Dziękuję pani burmistrz, paniom i panom radnym za zaproszenie. Cóż można powiedzieć więcej? Dobra aktywność fizyczna różnych grup wiekowych mieszkańców ziemi torzymskiej świadczy o tym, że szkoła, że różnego rodzaju organizacje starają się, aby ta aktywność była stale rozwijana, a przez to rośnie nam młode, zdrowe pokolenie Lubuszan. Powiedzcie coś o tym miodzie. 100% naturalny, tegoroczny, gryczany, rzepakowy, świeczki z wosku pszczelego, naturalnie barwione, naturalne barwy. Są przepiękne. Można się u państwa najeść. Tak, zapraszamy na królewską fajdę. Najlepsza w Gminie. Nikt takiej nie ma. Dzisiaj placki. Dzisiaj placki. Dzisiaj placki, chrupiące placki. Plackami z eksplorogami, każdy inaczej smakuje. I wystartowali. I proszę państwa, brawa, brawa dla pierwszych, którzy skończyli bieg charytatywny. Holi dla Wojtusia Panuś, innego dla Wojtusia Panuś. Dziękujemy za wasze wsparcie i za wasz udział. Jak państwo widzą, pogoda dopisała pomimo złych zapowiedzi. Wszystkie wydarzenia odbyły się zgodnie z harmonogramem, zgodnie z planem. Najpiękniejszym aspektem tego dnia była współpraca. Współpraca między jednostkami i Ochotniczej Straży Pożarnej, sołectwami, między urzędem, między Torzymskim Ośrodkiem Kultury, Zakładem Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej, między Biblioteką Publiczną działającą w gminie Torzym. Wiele jednostek, wiele osób zaangażowanych i to przełożyło się na ogromny sukces dzisiejszego wydarzenia. Ogromnie dziękuję wszystkim zaangażowanym, wszystkim mieszkańcom, wszystkim uczestnikom biegów, wszystkim osobom, które poświęciły swój czas, aby tutaj dzisiaj z nami spędzić dzień.